taki temat etapy duchowego wzrostu. Wiecie, zazwyczaj jest tak, że strach powoduje, że ludzie zwiedzeniem nie nazywają tego, co było za nimi, bo to dobrze znają, ale z reguły zwiedzeniem nazywają to, co jest przed nim i się tego boją. Dlatego tak wielu ludzi na przykład nie neguje różnych rzeczy, nie atakuje już tak różnych rzeczy z przeszłości, gdzie tam przebywali w różnych kościołach, czy myśleli w jakiś sposób, tylko atakują ludzi, którzy wykraczają poza ich dzisiejszy światopogląd. I ten głos w naszej głowie, który ciągle ostrzega nas, że zostaniemy zwiedzeni, to tak naprawdę nasze ego, które boi się tej detronizacji. Ja mi moje. Te nasze pożądliwości zbudowane na strachu, podsycane przez ego, przez nasze własne pożądliwości, trzymają nas przed głębszym poznaniem tutaj. Bo ten system chce nas tu utrzymać. To jest ten werset. Znaleźli, mieli klucze poznania, sami nie weszli, tu pozostali i innych nie wpuścili. Trzymają innych pod strachą. I ego jest tym elementem w waszym jestestwie, który nie chce was wpuścić do duchowego wzrostu. Będzie robił wszystko, żeby go zatrzymywał. Dlatego jak możecie przyjrzeć się sobie z dzisiaj, z tego weekendu, czy z jakiejkolwiek sytuacji w waszym życiu, gdzie przychodziło do was ziarno, to ego zawsze wybierało to ziarno. Ego, strach zawsze było przeciwko. Tutaj z reguły wszystko się kotłowało, ale tu dziwnym zbiegiem okoliczności był komfort. Tak? Także dlatego chodzi o to, żebyśmy byli jedno z Chrystusem i badali wszystko, co słyszymy tą częścią nas, byśmy wiedzieli, czy coś jest dobre dla naszego ducha, czy nie. Bo dla naszej galarety wiele rzeczy nie będzie nigdy spełniało kryteriów tej galarety. Osioł będzie wierzgą, wiecie. Nie pójdę tam, nie chcę tego. Osioł chce się kręcić w kółko wokół tego młyńskiego koła. On tam zna to wszystko, jest przyczyna, jest skutek. Codziennie trzeba zrobić te kilkanaście kilometrów dookoła. To jest fajne, to jest znane. A co tam może być na zewnątrz? Robicie tam przestrzeń. Nie, to tam. To jest za piękne, żeby było prawdziwe. Więc osioł chce was trzymać w tym kółku. Ale ja jestem, chcę was wypuścić na wolność. Kochaj i rób, co chcesz. Bo miłość nie czyni zła bliźniemu. Tak? No i są takie etapy duchowego wzrostu. Najpierw jesteśmy dziecięciem, czyli Synem Bożym. Tak? Potem rozumiemy, że jesteśmy młodzieńcem, czyli jedno z Chrystusem, współdziedzicem. Aż w końcu rozumiemy, że jesteśmy jedno z Ojcem. Takie są poziomy duchowego wzrostu. Wiecie, nie chcę nikomu nic narzucać. Każdy jest w jakimś miejscu. I ważne jest, żebyśmy nie uznawali pewnych rzeczy za zwiedzenie, tylko żebyśmy... Możemy zawsze wrócić do pewnych rzeczy. Możemy to zostawić w poczekalni swojego domu Bożego, swojej świątyni, w przedsionku i zawsze wrócić do tego, w którym z tych miejsc jesteśmy. I czy rozumiemy, co oznacza to, w jakim z tych miejsc jesteśmy? Bo wiecie, wiele chrześcijan mówi, że jest dziećmi Bożymi, tak? Że jest synami Bożymi, ale niewielu rozumie, co to oznacza, co mówią.
Czyli tak, Duch Prawdy, który przychodzi do nas, wprowadza nas we wszelką prawdę i najpierw właśnie uświadamia nam, że jesteśmy dziećmi Bożymi, potem synami, czyli synami Bożymi, potem, że jesteśmy młodzieńcami, czyli jedno z Chrystusem, aż w końcu, że jesteśmy ojcami. I o tym pisał ja, zobaczcie. Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Od początku. Ojcowie to są ci, którzy rozumieją i znają Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście złego. Kto zwyciężył złego? Chrystus zwyciężył złego. Piszę do was, Chrystusowie, piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście złego. Jeżeli utożsamiasz się z Chrystusem, to jesteś młodzieńcem. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście złego. Zwyciężyliście czas przeszły dokonany. Wykonało się. Czas przeszły wykonało się. Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca. Napisałem do was, ojcowie, i znowu to samo, że poznaliście Tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was i zwyciężyliście złego. Chrystus zwyciężył złego, a my w Nim. A my to zrobiliśmy w Nim, bo byliśmy w Nim, jesteśmy w Nim się poruszamy, w Nim zostaliśmy obrzezani, w Nim przyjęliśmy te wszystkie rzeczy, w Nim zostaliśmy ukrzyżowani, w Nim zmartwychwstaliśmy trzeciego dnia i w Nim to wszystko zrobiliśmy. Amen. I zwyciężyliśmy w ten sposób złego. Czyli na początku macie świadomość, że jesteście synami Bożymi, tak? Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, czyli Chrystus, tak? Są synami Bożymi. Czyli na początku rozumiemy, że jesteśmy synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, czyli strachu, tak? Nie otrzymaliśmy ducha strachu, by się znowu pogrążać w bojaźni, w strachu, w lęku, jak to jest w starym systemie. Ale otrzymaliście ducha przybrania ze synów, których możemy wołać. Śmiało. Abba, Ojcze. Czyli rozumiemy, że jesteśmy synami. Sam Duch wspiera nas swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga. I rozumiemy na tym pierwszym etapie wzrostu duchowego, że jesteśmy dziedzicami Boga. Ale jest coś więcej. Jesteśmy również kim? Zaczynamy również rozumieć, że jesteśmy współ. Jeżeli jest małżeństwo, to żona jest nad mężem? Mąż jest nad żoną? Czy są współmałżonkami? Jesteśmy współdziedzicami Chrystusa, czyli jesteśmy tym samym, co Chrystus. Czyli najpierw rozumiemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, synami Bożymi. Ale w pewnym momencie jest kolejny etap, że rozumiemy, że jesteśmy współChrystusami. Jesteśmy tym samym, co Chrystus, tak? Dotąd, zobaczcie, i oni, póki rozumiesz, że jesteś Synem Bożym, czyli nie masz tego świadomości, że jesteś na równo z Chrystusem, jak uczniowie zresztą Chrystusa, którzy tak go się utrzymali w ciele, że chcieli zrobić z niego cielesnego króla, a on mówił, nie, to tak nie wygląda, ja muszę być w duchu, żeby być królem królów w duchu, żebyście wy byli królami na ziemi. Bo wy jesteście moimi współdziedzicami. I wcześniej oni tego nie rozumieli, więc dlatego do nich mówił, dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. W imieniu moim. Proście, a weźcie, zrozumcie, co to znaczy w imieniu moim. Zaraz będę mówił, co to znaczy w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była pełna. Żebyście rozumieli, że macie pełnię we mnie. I wtedy rozumiecie, że macie pełnię w nim, że możecie być tutaj, właśnie tu, w imieniu moim. Czyli zamiast mnie, w tym miejscu. Nie tylko, że ja będę prosił za was u Ojca,
ale że wy tu w imieniu moim już będziecie prosić Ojca. Amen. Owego dnia, i to jest ten owy dzień, w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że ja będę prosił Ojca za was. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Albowiem wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja wyszedłem od Boga. Więc jeżeli w to uwierzycie, no to jesteście już w moim miejscu, jesteście tutaj jako Chrystus i już możecie prosić bezpośrednio o wszystko Ojca. W owym dniu, gdy się wam to objawi. I owego dnia, patrzcie na to, owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Jesteśmy wszyscy jedno. Tak jak te... New Age. Tak, New Age w Biblii. To są te trzy szklanki razem ze sobą. Jesteś połączony w jednym. Jestem w Ojcu moim, wy we mnie, a ja w was. I wtedy rozumiesz, że to wszystko jest jedność. I o to modlił się w 17 rozdziale Jezus, byśmy właśnie tą jedność ogarnęli. Długość, wysokość, szerokość, głębokość. Ty też o to się modlił również Paweł. To jest ta jedność. I to nie ty pysznie się do tego wybrałeś, tak? Ale to On cię do tego powołał i wybrał. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Przeznaczyłem was, abyście szli, owoc wydawali, aby owoc was był trwały, by to co, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim dał wam.